Gdzie jesteśmy dzisiaj? Lemeleberg, góra, największe praktycznie wzniesienie Holandii, blisko miejscowości Lemele. Tak sobie pomyślałam, fajnie, ciepło, przyjemnie, to dlaczego się nie przyjechać i czegoś Wam nie pokazać, prawda? Z racji tego, że dawno nic nie zagościło mnie na kanale, też z powodu obecności w Polsce, gdzie byłam. No ale no właśnie, co tu jest? Wylądowałam swoją niebieską strzałą, jak widzicie. Tak, mają ludzie różne strzały, to jest moja. Jeszcze stoi na zimowych oponach, więc niestety troszkę brzydciej wygląda. Niedługo czekają serwis i wrócimy na ładne alufelgi. No właśnie, ale co tu jest? Słuchajcie, no co my tu mamy? Zobaczcie. Parking z gastronomią. Także gastronomia też jak najbardziej, możliwość kupienia czy jakichś lodów, czy innych rzeczy. No i samo wejście na teren tego pagórka tutejszej góry. Także na tą chwilę kończę, a zobaczymy się później. No i oczywiście pamiętajcie, jeśli chcecie, to subskrypcja i łapka w górę, nie? Żeby zobaczyć więcej. Cześć. A słuchajcie, gdzie my w ogóle jesteśmy? Jest to prowincja Overijssel, bądź Twente, jak kto woli, region. Jak przeczytałem przed chwilą na tablicy, jest to wzgórze monumentów ucharakteryzowane, łącznie z monumentem lwa, czyli jak wiecie, symbol Holandii, de Leeuw. Posąg z 1813 roku. Zo Juli Kunenzin, jak możecie zobaczyć. Udało mi się zdobyć wzgórze, słuchajcie, jedną wielką górę holenderską. Mega wyczyn, prawda? O, oczywiście wiecie, że mówię to z lekką ironią, dlatego że no nie jest to góra. Jest to nawet niższe od Śnieżki. A jak widzicie, można rozczytać tutaj informacje. Jak ktoś będzie chciał poczytać po holendersku. Zobaczcie, jaki teren do położenia. Tam mamy kolejne wzniesienie, na które pewnie dojdziemy. I ogólnie cały teren tutaj jest właśnie z monumentów historii sztuki i Holandii. I jest to zarazem obszar Natura 2000 chroniony. Jak drzewa mają tutaj nisko konary, praktycznie przy samej ziemi już odrasta drzewo do góry, widzicie? Fajne, co? Zobaczcie. Zobaczcie, jak to fajnie przy prawie samej ziemi. I wycieczki ciąg dalszy. No i jeszcze trochę pod górę. Fajna panoramka, co? Przypomina trochę nasze Bieszczady, czy Karkonosze bardziej.
No dobra, słuchajcie. Siedzę w swojej strzale i... No i właściwie troszkę porażka, bo sprawdzony do tej pory serwis pogodowy Bayern Radar, którego używam, który uprzedza o opadach deszczu w danym regionie, w danym czasie, dzisiaj niestety się nie sprawdził. 99% przypadków mogę jechać w ślepo i wiem, że za 2 godziny tam nie będzie padało, nawet jeśli teraz pada. Natomiast dzisiaj zawiódł mnie na całej linii, kiedy byłam już na wzgórzach, właściwie górach, moglibyśmy powiedzieć, bo największe wzniesienie to jest bodajże 800 metrów tutaj. W związku z czym, no takie nasze Bieszczady, prawda? Bo Karkonosze to już wyżej, Śnieżka to już 1600, ale takie nasze Bieszczady. Połaziłabym sobie z chęcią więcej, z racji tego, że jest tu fajny teren z naturą 2000, ze zwierzakami, no ale dzisiaj wskutek tego, że na wzgórzach spotkał mnie deszcz, oczywiście coś tam dla Was nakręciłam, więc to zobaczycie mimo tego deszczu. Więcej, no może kolejne razy będę się dla Was poświęcał, ale oczywiście łapka w górę. No i oczywiście subskrypcja. Wtedy możemy rozmawiać dalej. Natomiast, no właśnie co, natomiast dzisiaj kończę dla Was tą relację z Lemeleberg. Fajnie, ale jednak no niestety nie do końca jestem zadowolona z tego wyjazdu. Oczekiwałam, że zrobię troszkę więcej. Natomiast Wy oczywiście możecie po raz kolejny zobaczyć nowy materiał. Jeśli chcecie, oczywiście pamiętajcie, łapka i subskrypcja i powiadomienia, żebyście mogli na bieżąco dostawać informacje o materiałach. Teraz będę się starała Wam zrobić troszkę więcej materiałów, zobaczymy, może wyjdzie z większą regularnością. Natomiast no, na chwilę obecną dziękuję, trzymajcie się mimo takiej pogody, jak mamy właśnie na zewnątrz. Widzicie, nawet auto zaparowało. O, taką mamy fajną pogodę. Temperatura nagle zleciała w dół. W związku z czym temperatura poleciała. Ale Wam życzę nie mniej słonecznego, ciepłego dnia. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć.